A teraz w Teatrze Biograficznym, ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii, Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel! A to jest Let's Play Ratchet & Clank Size Matters. A więc tak, ostatnio ukończyliśmy planetę Relus, teraz jesteśmy na Kalidon. A zapomniałem, że ja nie mogę sobie tu ściszać, więc po prostu ściszę sobie słuchawki. Lekko. W końcu są troszeczkę za głośno, to mam wszystko. Tak bywa, hehe. Dobra. Ale my idziemy kontynuować tą planetę. Ostatnim razem też zrobiliśmy wyścig tutaj. Kupiliśmy upgrade do naszego laseratora. Więc teraz będziemy upgrade'ować agentów zguby, śmierci, whatever. Którzy robią niezłą rozwałkę na finałowym bossie, a więc muszę bardzo dobrze je podupgrade'ować. I tak one za nami podążają, ale do pewnego... Ale po prostu aż nie będą mogły za nami iść, czy jak, no tutaj na przykład już nie przejdą. Więc muszą sobie tam zostać. Może widać, no co jest takie... Nie wiem nawet jakie. Ale okrutne, że muszę ich zostawić z tyłu. One nie są na początku jakoś super mocne, ich czas... Nie wiem... atakowania jest dosyć krótki, ale po prostu to się opłaci później. Chyba chodźcie moje gadżetboty. I to jak wybuchają też zadaje damage. Nieduży, bo nieduży, ale zadaje. Lepsze to niż nic w sumie, jak na przykład, nie wiem. Nie, naprawdę nie wiem, jak co bym mógł to. Tu jest ta nowa śrubka. Dziękuję. A chciałbym coś zobaczyć. Czy już coś mam? 6. To w sumie mogę kupić. A będę kupował, co ja się. No chociaż w sumie. Nie, zobaczymy, ile będę miał na koniec. Dobra, i Shrink Ray był. Shrink Ray? No tak. Był nam potrzebny do tego. I tu możemy rozwalać bomby, nie musimy je koniecznie przez nie przeskakiwać, co jest bardzo fajne. Bo zawsze to jest inna możliwość przejścia danego poziomu. Ja osobiście wolę to, bo jest jakieś według mnie bardziej spektakularne. Czy takie przeskakiwanie sobie po prostu. Ryk, ryk. Tyle. Nie, to sobie porozwalam ich, bo jest tego... Hajs. Hajs jest najważniejszy, chła, chła, chła. Niektórzy sobie uważają. Dobra. Jestem pewien, czy oni... Czekaj, bo to mogą ich rozwalić. Mogą, okej. Okay. Bo nie jestem pewien, bo nie... bo są niektórzy przeciwnicy, którzy są... mają specjalną... program się nazywa... Flaga albo zależność, ale po prostu mają taką zależność, że po prostu są ustawieni jako, że latają i dlatego nie mogą gadżetboty ich załatwić, co jest dobre, tylko szkoda, że akurat na tych najbardziej sensownych przeciwników to nie jest nastawione, jak na przykład na te robociki kamery. No tu widać, że są jakieś... No na wysokości 3 takich gadżetbotów, a one nadal mogą je dorwać. Co jest tak troszkę śmieszne. Czy tu? Nie mogę się tutaj nigdzie dostać. A byłoby fajnie, kurde, telefon mi dzwoni. Muszę go wyłączyć. Przepraszam, kurde. Już się tak szybko rozładowuje bateria, bo na serio mam stary telefon. Dlatego ja w większości czasu mówię, że ja nie posiadam telefonu. Dobra. Tu nic nie ma. Dla mnie. Tyk. Sensor jest obecnie niezbyt dobry.
Ale tam są, jest nasza ostatnia część. Firewield Armor. Tak. Bo teraz wolałbym się nie pomylić. Sobie mogę sprawdzić. Armor. Wild Fire. Fire Wild, no, powiedziałem. No, nie myliłem się aż tak bardzo. Praktycznie za każdej broni są upgrade'y, o tym nie wspomniałem, chociaż to się można domyśleć, aczkolwiek nie jestem do końca pewien co do Rhino. Nie, chyba do Rhino też są, albo są cholernie drogie. I każda broń ma też dodatkowo tylko i wyłącznie 3 ulepszenia. Zwykle to na długości lock-on, jeżeli to jest broń, która po prostu musi strzelać. Co tam jeszcze jest? No, broń wybuchowa, czyli na przykład acid bomb, to że dłużej trwa trucizna. Bo nie w większości te bronie mają. Bronie mają ekskluzywne upgrade'y i poza lock-on nie ma broni, która. Nie ma upgrade'u, który by się powtarzał w broniach. Dobra, rozumiem. Chcę po prostu podexpić agentów moich. Po prostu. Bo na finałowego bossa one jak na moje są niezbędne, bo są po prostu epickie. To znaczy tak, jakby były jeszcze upgrade'owane, to bym po prostu rozgniótł finałowego bossa, ale no niestety to się nie stanie. Nie jestem pewien, czy w ogóle będę w większości jakieś upgrade kupował, chyba że takie ewidentnie mi niezbędne. No jak na przykład Lokon. To jest taki przykład najlepszy. Lokon jest bardzo potrzebny, a niekoniecznie na każdych broniach się przydaje, bo na przykład na tym pistolecie niebieskim, co mam do możliwości kupienia, nie jest aż tak bardzo mi potrzebny. Poza tym broń sama nie jest też potrzebna zwykle, więc nie wiem. Dziękuję bardzo. O, już się skończyła amunicja, świetnie. A czy też będzie koniec tego cyrku? Nie, jeszcze nie. Okej. Dobra, a więc teraz upgrade'ujemy Laserator. Jeżeli chodzi o to miejsce, to jest jedyne chyba miejsce, gdzie praktycznie nasz ten chodzenie krzyżakiem nie działa. Po prostu nie działa i tyle. Nie wiem czemu, a bardzo by się przydało. Jeśli mam wytrzymać. No patrz, no muszę praktycznie kółko robić, żeby nie dość nie dostać obrażeń, to jeszcze wszystkich tutaj porozstrzelać. Udało się. No i mamy lacerator na poziomie 3. I bum. I nie ma. I się roztopiło w kwasie. Mocha. Dobra, biorę sobie troszeczkę życia. Co z tego, że i tak mam tutaj czekam. No i teraz sobie otwieramy. Jak to nazwać? Mostek. I tak nie ładują się tu z jakiegoś powodu niektóre platformy. Nie wiem, czy ja zawsze po prostu chodzę na tą platformę i się nie aktywują, czy może po prostu nie renderują się za szybko. To zauważyliście, że tą pierwszą platformę praktycznie pominąłem. Dobra. I to już koniec jest, tak? Tak. No i mamy Wildfire Armor Boots. Więc pozwólcie, że sobie je załóżę. No, dają mi jeszcze dodatkowo więcej damage, ale to chyba dlatego, że jest buff. No i teraz możemy podpalać. To mnie robi kuli. Nie. Szkoda. No i zostawiam też takie fajne ślady. Ogniste. Trochę jak Sonic.
Podwójny ślad też możemy zostawić? Możemy, jak skaczę. Okej. Jak mówiłem, Concussion Gun. Nie dość, że ta broń dla mnie się w ogóle nie przyda, to jeszcze dodatkowo Lokon na niej też mi się nie przyda. Dobra, teraz poproszę mój swing shot. Nie, proszę nie. Tak, tu możecie wyjść out of bounds. O, proszę bardzo, out of bounds. Tylko za bardzo nie jest to wam po... Chociaż w sumie. Tu jest chyba zaraz sekcja na przeczekanie, a więc jakby... Jakby się przez to poszperało, to założę się, że pewnie by się coś znalazło przydatnego. Ale tak dużo jest w wersji 1.0 możliwości out of bounds. Głównie przez ten glitch ze statkiem, ale... Ale no, jego się tak jakby nie dało spaczować, zakładam. Bo skoro spaczowali tyle możliwości wyjścia tu out of bounds, to zakładam, że po prostu tego glitcha się nie dało. Bo Vita weszła kiedy? W 2012? Chyba tak. W 2012 mi się wydaje. Ojen, w idealnym momencie dostałem upgrade życia. No pięknie. Ale tak na serio. Więc po prostu zakładam, że po prostu się posiłkowali materiałami z YouTube'a. Tak sądzę, że się posiłkował właśnie z Sony i Sony, jak nie wiem kto tam. Nie wiem, czy to Sony robi te porty na PSN. Czy te firmy, które to robią. Znaczy na pewno nie firmy, bo chyba. Nie, na przykład Klonowa to. Nie, Namco jeszcze istnieje. Tak chciałem powiedzieć, że Namco nie istnieje przecież, może, ale dobra. Nieważne. Ale w sumie High Impact Games nie istnieje już. Albo Insomniac robiło... przerobiało ten port, albo nie wiem. Bo High Impact Games, kiedy Vita wychodziła, już dawno nie istniało. Lel. No i ten pokój to jest po prostu jedna wielka ekspiarka. Jak na moje doświadczenie. O ile się ma dużo amunicji. A na szczęście tu jest jedna. Więc zawsze można się ładnie posiłkować. O, nawet druga tu jest. Zły pas. Tak, dostaję obrażenia, ale zbytnio mnie to nie obchodzi. Na obecną chwilę. No i pupa. Acid Bomb Glove użyję. Znaczy też trzeba podekspić teraz na level 3. Bez pod uwagę mój system. Dziękuję. Za współpracę. Pyk, nie wiem w ogóle co... Nie wiem w ogóle co ta dźwignia robi. Bo nie da się tu później wrócić, jeżeli się ją pominie, więc... Zakładam, że otwiera te drzwi. Chce mi się, nie chce mi się? Nie, chce mi się. Więc po prostu możecie coś takiego zrobić. I odblokowujecie, a i tak macie życie, które mieliście na początku, więc na New Game Plus to jest niesamowicie pomocne. Więc jak speedrunujecie, to nawet jak są takie dłuższe właśnie zamki, to po prostu się nie przejmujcie i lećcie w niego, jak macie odpowiednio dużo życia. Nawet jeśli nie macie odpowiednio dużo życia, to widzieliście, chyba mi to zabrało 3 punkty życia na Wildfire Armor w całym, więc niezbyt dużo. Dobra, gdzieś tu była śrubka. Wydaje mi się, że gdzieś... Gdzieś... Tam. Czyli bardzo łatwa rzecz, bo tu muszę tylko iść. Jest skill point, żeby te wszystkie bomby rozwalić. Nie jest to zbytnio trudne, przyznam. Wystarczy laserator, trochę przemieszczania się i skill point macie zrobiony. Tu jest. Okej. Okay.
Tak. A i jak wejdziecie na to. Nie wiem. Na tą srebrną podłogę, to praktycznie nie żyjecie, bo ona jest tak jakby pod napięciem. I oczywiście możecie z wyższego punktu zeskoczyć i jesteście już tutaj. Na serce tak bardzo się opłaca robić. A tak można dostać bardzo dużo hajsu. Spójrzcie, że ja sobie tutaj trochę pozabijam wszystkich. Inaczej poniższe, bo to są roboty, a robota się nie da zabić. To jest taka mała zależność, taki mały plus, jak się z robotem. Nie da się ciebie zabić. Jesteś nieśmiertelny. Na wersji PS2 jest bodajże jakiś sposób, żeby pominąć tego bossa. Ale nie jestem do końca pewien. Ale dobra, Mungo, z tego co pamiętam. Tak, o kurde, pamiętam bossa. Więc jego schemat jest bardzo łatwy, po prostu nie dajcie się uderzyć. Dobra. Dostajecie cały czas amunicję, więc to nie jest tak, że stracicie cokolwiek. Gacze, bo tylko tam dojadą. Okej. Okay. On teraz zacznie nas rzucać tymi robocikami. Ale my się nie przejmujemy. To na spokojnie. To jest jedna gra chyba z Ratchetem i Clankiem, no jeszcze nie licząc Gladiator. W sumie Gladiator też. I Secret Agent Clank, którą praktycznie jestem spokojny, jeżeli chodzi o przejście. Bo zwykle to się boję, że po prostu coś skrzanie i pupa, no i nie przejdę. Ale w przypadku właśnie Secret Agent Clank, Gladiator, no właśnie Ratchet & Clank Size Matters. Co? Nie ma takiej gry, ponieważ... nie ma takiej gry. Nie mam takiego strachu, ponieważ już te gry tyle razy przeszedłem. Praktycznie znam je na pamięć, że po prostu... No to jest jak z Sonikiem. No, praktycznie nie ma takiej gry z Sonika, no chyba, że Unleashed, którą bym się bał, że nie przejdę. Może to trochę jest takie narcystyczne podejście, że ja jestem najlepszy w ogóle, ale... W przypadku mam jakby alibi, że już to wszystko praktycznie znam na pamięć. Ja nie mówię, że ja w każdej grze jestem mistrzem i ja jestem najwspanialszy w każdej grze, ale to są po prostu takie, nie mogę to nazwać nisza, ale są takie gry, które no ja po prostu nie mogę nie przejść. Choćby Sonic 06 na przykład. Albo Shadow the Hedgehog. Za dużo razy przeszedłem Shadow the Hedgehog, by go nie przejść. Dziękuję bardzo. O, i teraz zostały moje agenci, dostali działka. Ci akurat nie, bo ci są jeszcze ze starej wersji. Ale ci nie mam dostanę. O, teraz mamy kolejną część zbroi, tylko tym razem tą toksyczną slucz Mark 9. No i myk. Lel. Wow, thank you guys. You are so heroic. I never introduced myself. My name is Luna. Well, Luna, we should leave before any bad guys show up. But I haven't had a chance to tell my friends about your heroic deeds. You mean your friends, right? Ratchet, that is very insensitive. No, I mean friends. They will be surprised it was so easy to capture such stupendous superheroes. That is very good, Luna. Now try. She sells seashells by the... Hey! He was just trying to help! You've both been very helpful. The cameras that have been following you have captured your every move. And now, we have the information we need. We? Yeah, we got him. This was just too easy. Ja bym na miejscu Ratcheta i Clanka już dawno...
Wiecie, tak, siosio. Where am I? They must have blasted you good, soldier. You're on planet Metallus in the middle of Robot War 3. Metallus? The last thing I remember is talking to Luna, and then... Whew, that was a close one. You better get moving, soldier. You're gonna end up like me. No, więc to jest pierwsza nasza, tak jakby, minigierka arenowa. Są ich... trzy. To znaczy, tak jakby dwie są praktycznie takie same, ale po prostu bardzo są do siebie... Ale na czym innym polegają? Bądź co bądź. A więc ta minigierka polega na tym, że no, po prostu musimy poniszczyć, pozabijać, już chciałem powiedzieć. Poniszczyć wszystkie inne roboty i nie doprowadzić do tego, żebyśmy zostali zniszczeni. Jest ich bodajże tych challenge 20 i za przejście wszystkich dostajecie skill point. Plus dodatkowo jeszcze broń. Są różne przeszkadzajki nad mapach. Na tej akurat jest promień za... promień. Nazwijmy to promieniem. Promień zamrażającym, który przydaje się w rozwalaniu przeciwników i wtedy zostajemy zamrożeni, bo tak my też możemy w te przeszkadzajki paść. To nie, nie ma z ulicy. I po prostu przez pewien czas, bodajże to jest 3 sekundy, nie możemy się ruszać. Tak samo jak nasi przeciwnicy. Są 3... 3? Nie, 4. Scrunch? You have seen Ratchet? You know where he is? Processing of subject 261595 is now 1/3 complete. Begin internal examination. I must get to him immediately. Downloading coordinates. Dobra. No tak tylko dla pokazania, co jeszcze przejdę te dwie minigierki, ale tak, są 4 trypy, no, typy pojazdów. Jest ten, którym byliśmy, czyli z ostrzami, taka jakby, nie wiem jak to się nazywa, no powiedz, nazwę to młotkiem, że po prostu raszujemy i przewalamy całym swoim momentum szybkością, przeciwnika przez co on traci życie, elektryczny, którym porażamy przeciwnika i przez to on traci życie i mamy wtedy pasek ładowania, w sumie to każdy ma pasek ładowania. I ostatni to jest bodajże... niech ja to zobaczę... Był jeszcze jakiś... Aha, i z kolcami, który mniej więcej działa tak samo jak ten z ostrzami, tylko po prostu kolce się wysuwają i tak raniem przeciwnika. A więc dobra, przejdźmy najpierw zagadkę logiczną, czyli z gadżetbotami. To jest dosłownie Lemmingi. Jak graliście w Lemmingi, to powinniście wiedzieć mniej więcej, o co tutaj chodzi. Musimy doprowadzić robociki od punktu A do punktu B. I jest oczywiście odpowiednia ilość. No i już właśnie zrobiliśmy wszystko. Teraz tylko muszą dojść do końca i wygraliśmy. To jest bardzo przyjemna minigierka, chyba moja ulubiona. Dziękuję bardzo. I Little League. I oczywiście są też walki z bossami, żeby nie było. A to jest akurat właśnie ten tryb, o którym mówiłem. Akurat... no mówiłem, że są bardzo podobne, gdyż ruszamy się właśnie w jednym z takich pojazdów. Tylko, że tu bardziej to przypomina rugby, futbol amerykański. Możecie się zamknąć, psy? Tak, proszę bardzo. Ładnie proszę, żeby nie było. No i musimy tu grać z komputerem na punkty. I po prostu rzucamy gadżetboty w
bramkę, czyli dokładnie jak futbol amerykański. Dostałem skill point tylko do tego, że przeciwnik mój nie zdobył żadnego punktu. Więc to jest Metalis. Nazwa chyba mówi sama za siebie. Ale już dalej będziemy w następnym odcinku iść. Tak jeszcze powiem, że pamiętam, że ktoś zrobił glitch taki, bo tam jest dalsza część poziomu, że po prostu tam się przedostał klankiem, tylko za nic w świecie nie pamiętam, jak on to zrobił. Jakby ktoś znalazł ten film, to byłbym bardzo wdzięczny. A więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa. I oczywiście za tydzień was zapraszam na kolejny odcinek. Zresztą i Kanka Size Matters i jutro na Super Mario 64. Więc jeszcze raz, pa, pa.